Partie polityczne niszczą samorząd. Radnymi zostają partyjni aparatczycy. Z list samorządowych skreślono ludzi aktywnych i merytorycznych. O fotel prezydenta miasta stara się wiceprzewodnicząca PO, były przewodniczący SLD, a nawet osoba mianowana bezpośrednio przez prezesa PiS-u. I niezależnie od tego, kto z nich wygra, Warszawa będzie jedynie łupem dla partyjnych kolegów. Dlatego mówimy stop partiom politycznym w Warszawie. Chcemy miasta normalnego i spokojnego. Nie chcemy kłótni i agresji w samorządzie. Chcemy prostych rozwiązań. Jakich? Oto kilka z nich. Po pierwsze, po co nam tylu urzędników? W Urzędzie Miasta mamy Biuro Sportu, a sportem i tak zajmują się dzielnicowe ośrodki sportu. Biuro Sportu i wydziały? Skreślamy. Sport na tym ucierpi? Nie. A kto na tym ucierpi? Partie polityczne, bo nie będą miały gdzie obsadzać swoich. Po drugie, na dojazdy do centrum tracimy godziny. Samo metro nie wystarczy. Trzeba je połączyć z siecią kolejową, którą mamy w mieście. W centrum miasta kolejka będzie jechała w tunelu. A na obrzeżach? Na powierzchni, po torach. To proste rozwiązanie może skrócić nasze dojazdy do kilkunastu minut. Po trzecie, ostatnio w Warszawie pojawiły się buspasy. Efekt? Korki są jeszcze większe. Co trzeba zrobić? To proste. Trzeba wpuścić na buspasy samochody, które wiozą przynajmniej czterech pasażerów lub dwoje dzieci do szkoły. Po czwarte, kiedy brakuje przedszkoli, równouprawnienie kobiet jest pustym hasłem. Ale jest prosty, szybki i tani sposób, ażeby to rozwiązać. Przedszkola modułowe, budowane z gotowych elementów. Warszawa nie potrzebuje wielkiej polityki. Warszawa potrzebuje prostych rozwiązań. Odbierzmy Warszawę partiom politycznym. Przywróćmy Warszawę mieszkańcom.